Cześć, witam Cię w odcinku, który będzie rozpoczynał pasjonującą, mam nadzieję, dla siebie i dla mnie serię, czyli nie tak dawno, zaledwie kilka dni temu, Sanach wydała płytę pod tytułem Poezje z przepięknymi wierszami. No, warstwa liryczna to jest miazga. I po kolei będę chciał omówić każdy z tych utworów. One nie są trudnymi. Link do każdego PDF-a z akordami będziesz mógł znaleźć w opisie pod filmem. No i co? Zapraszam do lajkowania, komentowania, udostępniania. Wrzucaj serduszka. Jak Ci się nie podoba, to kliknij, że Ci się nie podoba. Ale później się upewnij, że Ci się nie podoba i kliknij jeszcze raz. Startujemy. Pierwszy kawałek to jest coś o Rilkem. Rozwijając Rilkego chyba. I teraz króciutko omówię. Cały utwór jest w tonacji gismol. Jeżeli Wam to nic nie mówi, to nic nie szkodzi. Zaraz omówię, jak to można łatwiej zagrać. Ale teraz najważniejszy. Rytm. Jaki tam jest rytm? Jak to na gitarze możemy zasymulować? Patrz, jest. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. To jest istotą sprawy, czyli na trzy ten akcent mocniejszy. I teraz jakie tu mamy akordy? Gismol, E-dur. Ja to nazywam B-durem. Nazywaj to jak chcesz, może być i H, ale dla mnie jest B. Czyli taki, ale ja łapię zawsze tak na rokowo. Oraz fizdur. I zwrotka i refren leci w taki sposób. Gismol, E-dur, B-dur i fiz. Oczywiście przed chwilą się pomyliłem, czyli intro i zwrotka to są te akordy, natomiast w refrenie te akordy, jak w wielu innych piosenkach popowych, obracamy do góry nogami. Czyli zagramy E-dur, gismol, B-dur i fis-dur. Czyli jest tak. Jeżeli ten rytm szaflowy, czyli sprawia Ci kłopot, możemy to wszystko zagrać rytmem na 4, tylko wówczas nie będzie tego charakteru tej piosenki, ale oczywiście można. Natomiast króciutko, ten rytm szaflowy to jest tak, jakbyście jechali rowerem przez tory kolejowe, tak? Ty, 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 ty. Czyli jak to robimy? Ty, pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Ok? I akcentujemy na 3, czyli. Na końcu w PDF-ie z akordami zaznaczyłem fis-dur 3 kropek i gismol 3 kropek. Co to oznacza? Czyli to jest niewyliczone. W muzyce to się nazywa ad libitum, ale po co Ci to wiedzieć? No, ważne, żebyś wiedział, że robimy. Gramy fis, czekamy i za chwilę się w piosence pojawia gismol. I tyle. Tyle, jak chodzi o wersję trudną. Teraz, dzięki temu urządzeniu, poświęciłem filmik w ogóle o tym, co robi Capodaster na gitarze. Znajdziesz go tutaj. Jak założę Capodastera na 4 progu, to wówczas z tych trudnych akordów robią nam się proste. Czyli jakie to będą te proste? E, C, G i D. Zabrzmi to troszeczkę oczywiście inaczej, wyżej. No ale będzie charakter, mam wrażenie, tej piosenki oddany. Czyli intro i zwrotka. Dalej, a refren, tu muszę skorzystać z pomocy mojego PDF-a, który jest obok wydrukowany. Refren to są akordy C-dur, E-mol, G-dur, D-dur. Pięknie nie stroi już, no ale jak te struny już mają chyba troszkę czasu. Tyle jak chodzi o pierwszy utwór. Lecimy z następnymi.
Pozdrawiam i jeszcze raz proszę o lajki, suby, komentarze, udostępnianie. Hejka!